samym wstępie chcę wam tylko powiedzieć, że jeżeli was nie interesujesz FIFA 17, a także paczki za Food Champions, możecie po prostu odsłuchać to sobie jako zwykłe audio, ponieważ jest to filmik z moimi wyjaśnieniami, dlaczego nie tak długo nie było na YouTubie, i zapraszam was do oglądania. Także siemanko moi drodzy, z tej strony MWDJ, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia materiału z otwierania paczek za Food Champions. Co prawda jest to nieaktualna już FIFA, ale niestety te paczki zalegały w moim klubie, chciałem je nagrać dużo, dużo, dużo wcześniej, kiedy jeszcze właśnie 17 była na topie, ale niestety zapomniałem, że mam te paczki w FIFA. Także to będzie bardziej wyjaśnienie, dlaczego mnie tak długo na YouTubie nie było i z jakich powodów, jakie przyczyny były tego, ale na początku bierzmy sobie nagrody. Był całkiem ciekawy stroje za Food Champions. A i tutaj wiele wspomnień teraz się uaktualnia, ponieważ Gold 1 to ostateczna ranga, jaką udało mi się wbić. Niestety do elity zabrakło mi chyba paru zwycięstw, dlatego ostatecznie postanowiłem wbić tylko Silver 1, ponieważ nie widziałem większego sensu w nerdzeniu i siedzeniu w domu, kiedy i tak elity by mi się ostatecznie nie udało wbić. A jako że Silver 1 mi wystarczył do tych fajnych nagród za Golda 1, to postanowiłem, że do tej rangi tylko będę dążył do tylu zwycięstw, ile będzie mi potrzebnych. Dlatego odbieramy sobie już nagrody. Na moim koncie pojawiło się sporo monet i myślę, że porobimy też parę draftów w kolejnych odcinkach. Jako że 18 nie mam, będziemy musieli po prostu jakoś przetrwać ten okres do FIFA 19, kiedy to mam nadzieję, że będę dla was nagrywał bardzo regularnie. Już teraz nawet postanawiam, że odcinki będą się pojawiał na moim kanale codziennie, co dwa dni nawet. O, tu NZB całkiem ciekawy zawodnik, młody talent, który może się przydać w szczególności do SBC o Harry'ego Kane'a, gdzie zawodnicy Manchester United są bardzo drodzy. Jak widzicie też tutaj w zwykłej lidze, w sezonach FUT. Na razie jestem w drugiej lidze i po prostu nie wiem jak to się stało, ale przez jeden dzień co chwilę wywalało mi internet i niestety dlatego spadłem. Może nie jestem jakimś pro playerem, ale to na pewno zepsuło mój bilans. O, cierny, często nim grałem w karierze, jak sam Amsterdam też. Zawodnik o wysokim potencjale, ale dobra. Nie skupiajmy się może na tych srebrnych paczkach, dopóki właśnie te trzy otworzymy. Spróbuję wam wyjaśnić, dlaczego mnie nie było, ponieważ mój komputer już jest dosyć stary, ma około 6 lat, to dysk twardy zaczął się zużywać. Oprócz tego pasta termoprzewodząca też się zużyła i musiałem nałożyć nową. Zawiozłem mój komputer do serwisu i się okazało, że właśnie dysk twardy jest do wymiany. Co prawda jeszcze jakoś daje radę, ale już niedługo trzeba będzie się wykosztować i kupić sobie nowy sprzęt, praktycznie wszystko, że nowe, bo dysk twardy i płytę główną trzeba sobie sprawić. Oprócz tego procesor też już myślę, że będzie do wymiany, także parę tych kosztów będzie. I nie chciałem wrzucać wam suchych materiałów, takich jak właśnie, nie wiem, bez montażu, bez jakiegoś audio, bo to jest niemożliwe, jak nagrywam tylko na konsoli. Chyba że znacie jakieś sposoby, żeby nagrywać na konsoli bez użycia komputera, ale no niestety ja takich nie znam, na YouTubie za bardzo nie znalazłem. Co prawda jest taki program jak Upload, ale u mnie się on nie sprawdzał, nie lubię z niego za bardzo korzystać. Obion jest istotnie ciekawy zawodnik, który w meczu z Polską, co prawda już to dawno temu było, zagrał bardzo dobre spotkanie. Jak widzicie, srebrna paczka, no nic dobrego się na razie nie trafia, ale my najbardziej czekamy na tą paczkę z informami, właściwie z docami czerwonymi, gdzie mam nadzieję, że trafi się parę fajnych zawodników, może Cristiano Ronaldo, aczkolwiek wątpię, może Lionel Messi, chociaż też bardzo w to wątpię. Na srebrną paczkę i nic tutaj, kompletnie nic nie ma, no chyba że ten zawodnik, chciałem powiedzieć, że będzie szybki, jest w miarę szybki, ale reszta statystyk pozostaje wiele do życzenia. Na razie wszystkich zawodników myślę, że będę wysyłał do mojego klubu i chciałbym też robić dużo live'ów na moim kanale, ale niestety mój internet jest około 4 razy za wolny, żeby streamować właśnie w dobrej jakości. Możecie sobie właściwie przejść do mojego materiału. Teraz wam w prawym górnym rogu powinien się pojawić odnośnik do tego właśnie momentu, gdzie wbiliśmy pierwsze 100 subskrypcji na moim kanale. Możecie zobaczyć, że ten live to właściwie były klatki na sekundę, a nie jeżeli jakiś naprawdę live, ponieważ mój internet był dużo za słaby.
A że udało nam się wbić 100 subskrypcji na właśnie tym streamie, to postanowiłem go ten moment uwiecznić i wrzucić to na YouTube'a, jako że po prostu to jest szczególny moment dla kanału. Myślę, że jest pierwszy 10, 100, 1000 i 10 tysięcy subskrypcji, potem oczywiście jest 100 tysięcy subów i tak dalej, to są takie momenty najważniejsze dla kanałów na YouTubie. Co prawda mi jeszcze do tych progów trochę daleko, bo jest was aż 2050 na moment nagrywania filmiku, co jest niesamowitym wynikiem, w szczególności, że właśnie 6 miesięcy nie było mnie na YouTubie, a wy i tak zostawiacie łapki w górę, nawet wiele moich materiałów nadal nabija wyświetlenia. I sprawdzałem, że moje subskrypcje z 2000 spadły do 2020, a ostatnio coraz bardziej te materiały stają się popularne, nie wiem jakim cudem, ale właśnie nabijają do wyświetlenia i coraz więcej osób zasubskrybowało mój kanał, około 30 osób przybyło w ostatnim miesiącu, co jest bardzo dobrym wynikiem, w szczególności, że FIFA 17 już umarła i tak naprawdę teraz czekamy z niecierpliwością na FIFA 19, gdzie naprawdę mam nadzieję, że uda mi się wrzucać materiały codziennie. Co prawda będzie wtedy szkoła, a jako że jestem już w trzeciej gimnazjum i muszę myśleć o wyborze liceum, to muszę się też trochę pouczyć. Teraz jakiś słaby zawodnik z Brazylii na pozycji bramkarza go na pewno nie będę używał, oprócz tego Niasę, parę kontraktów, kondycja, myślę, że może się przydadzą te karty, że w szczególności właśnie, że jeszcze sobie pogrywam trochę w FIFA 17. FIFA 18 niestety nie mam, ta wersja gry, postanowiłem zrobić sobie rok przerwy od FIFA i w FIFA 19 ruszyć do tego z takim przytupem, bo jednak cały czas grać w FIFA to jest też męka i ja nie po prostu się nie lubię takiej monotonii i ciągnięcia właśnie jednej gry, lubię sobie zrobić odskocznie. Na kanale też planuję wrzucać do FIFA 19 parę materiałów z CS-a, parę materiałów również może Star Warsa Battlefronta, także może, jeżeli dotrwaliście jeszcze do tego momentu, co prawda około 2 minut, może 3, 4 zostało do końca tego filmiku, ale nie za ciekawie to myślę, że wygląda, w szczególności, że te karty są bardzo słabe za Foot Champions. No tutaj również nie ma walkoutu niestety, to jest tylko André Pierre Gignac, Julio Cesar, oprócz tego parę takich nieciekawych zawodników, ale nadal czekamy na tą paczkę z totsami za Foot Champions, już powoli się ona zbliża, jest coraz bliżej i ja również się zaczynam bardziej emocjonować, ponieważ te karty myślę, że będą bardzo ciekawe, chociaż wątpię, że uda nam się trafić jakiegoś Gelsona Martinsa, czy nie wiem, czy Brumę, którzy są bardzo fajnymi kartami, w szczególności, że chociaż nie, może się uda trafić, bo Gelson Martins i Bruma i parę innych tosów, które nie są za wysoko ocenione, są bardzo fajne i przydatne, w szczególności właśnie Bruma, którego chciałbym sobie w zespole umieścić, jest może trochę jak Cristiano Ronaldo, tylko że bez tej fizyczności, z której słynie Portugalczyk, i teraz Adam Lallana oceniony na 83, co prawda, co nie jest za wysokim wynikiem, no ale zawsze to jakaś karta wpadnie do naszego klubu, oprócz tego parę też mało wartościowych kart, kontrakty, kondycje, leczenie kontuzji, to się za bardzo nie przyda, to sobie skwikseluję duplikaty, a resztę wysyłam do klubu i kurde, jeszcze sporo tych paczek zostało, to nie, właściwie nie wiem co już powiedzieć, bo właściwie powiedziałem dlaczego mnie na YouTubie nie było i też trochę może mi się nie chciało nagrywać, bo co prawda komputer jako tak działa, ale co chwilę mi się on wyłącza i straciłem już po prostu chęć, bo miałem chyba 6 materiałów nagranych, wyłączył mi się, zresetował mi się mój sprzęcik i wszystkie właśnie filmiki się skraszowały, co po prostu jest fatalne i po prostu się odechciało nagrywać od tego, bo trochę pracy w to włożyłem, w ten montaż też włożyłem sporo pracy i niestety te materiały skraszowały się i cóż, no wiadomo, jak się trochę pracy w coś włoży i nagle to tak znika, no to się też trochę odechciewa, właściwie straciłem też taką motywację. O, mamy pana, moi drodzy, bardzo was przepraszam, ale niestety materiał z samymi paczkami, właśnie z tocami z czerwonymi zawodczym, to mi się skraszało, to tak zaraz wam pokażę jeszcze jedną niesamowitą kartę, którą udało mi się trafić z moim bratem, jest ona bardzo, bardzo fajna, co prawda nie używam jej teraz w moim klubie, ponieważ ją sprzedałem. Jako, że miałem wersję za Player of the Month z marca, możecie już się domyślić, właściwie zaspoilerowałem wam jaką kartę trafiłem. Teraz będziecie mogli właśnie to zobaczyć, jest przycięcie.
się i to jest niesamowite, ponieważ jeden z niewielu walkoutów, które udało mi się trafić w FIFA 17. Nie pojawiają się flagi i patrzę moc, Korea Południowa, Tottenham Hotspur i mamy Heung-min Sona, który był warty z około pół miliona monet. Na napastnika to karta idealna, jako środkowy pomocnik ofensywny, właściwie na każdej pozycji ofensywnej dawałby radę. No, tak jak mówię, no niestety, kurczę, skraszowały mi się te pliki z Food Champions. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze jeden walkout, także fajne paczki. Myślę, że odcinek wam się spodoba. Proszę was tylko o zostawienie łapki w górę, a także subskrypcji. Może materiał nie jest jakiś wybitny, ponieważ samo audio myślę, że nie było ciekawe. To było bardziej wyjaśnienie mojej absencji na YouTubie. Widzicie, Kinczek, Godin, paczka bardzo fajna. Na razie, do zobaczenia. Piona.